powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić. No, to jest taki rodzinny numer. Nie wiem, czy ty, Maniek, znasz ten kawałek taki rodzinny. Ja zobaczę, bo z tytułów nie wszystko pamiętam, natomiast ja pamiętam, rozumiesz, na przykład jestem pewien, że pamiętam ostatni kawałek, patrząc z tytułów. To pamiętam. No tak, ja tu mam kartkę naklejoną, więc tak sprawdziłem sobie, o czym to gada do mnie gościu. Ale ja chcę tylko powiedzieć i ci przypomnieć, gościu, że grałeś kiedyś w tym zespole. Wiem właśnie, tak mi się... Tylko na jakim instrumencie? Na gitarze. Różnie to bywało. Ja pamiętam na perkusji. Na perkusji? O, tak. Wydaje mi się, że obskoczyłeś trzech Piotrków. Okej. Ale był taki koncert... Ale nie miałem długich włosów wtedy. I nie wyszli. Kiedy graliśmy? To było w zaciszu. W zaciszu, tak. No właśnie. Dla tych mniej wtajemniczonych to Adaś Manczak to jest Bóg naszego panka w ogóle tutaj ogólnoświatowego. Suchy pion. O kurde. No. Jak już to Jezus. No też. No miało nie być o polityce. No właśnie. I znowu poszło. No dobra. Szeryfowie, jak to jest tam w ogóle z tą muzyką? Leci coś? Chciałem powiedzieć, że wczoraj wieczorem, jak robiliśmy próbę taką generalkę z emisją, to nas jakiś wielki brat wyłączył, co nie? Czekaj. I trzeba było dzisiaj kupić internet na korbkę, żeby to poleciało. Dobrze. Ty, a któryś ma nuty? Kto ma nuty? Z nut. Ja mam tu. Gdzie? Okej, okay. To jest dobra nuta, podoba mi się. Zapowiedź, Adaś, i już, idziemy. Nie ma tak od razu, słuchaj, nie ma tak od razu. Widzę, że to wiesz, jest hamulec. Ale możesz powiedzieć tak, sabat, bloody sabat! Ja już nie mogę wytrzymać, Kościół, już nie mogę. Rozgrzej coś tamten. Eo! Peter, powolutko, odpalamy dźwięk. Na czacie już ludzie pomagają, czyli już dali sygnał, że jest was słychać. To super, witamy wszystkich, słuchajcie, bo tak naprawdę to nie jesteśmy tutaj sami, bo tak gadamy z Adasiem, z Jacem i tutaj w zespole, ale witamy was wszystkich serdecznie, bo to jest dla nas wielkie święto, że możemy tutaj dzisiaj z wami wystąpić sobie razem i zrobić trochę jajo z muzyki, bo tak jak mówiłem, że no nie możemy wytrzymać bez publiczności, a przez to, co wszystko się wokół nas dzieje, no tak jest po prostu, więc... Pomimo tego, że mieliśmy wielkie plany, dzisiaj zrobimy to tak, żebyście nas zobaczyli w swoich domkach. No i hej, posłuchajcie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz mnie włączył. We'll be right back.
Dograłem. Pięknie. To mnie ustawiają. Ale ekstra. Dobrze słychać. Ciekawe, jak nas słychać z drugiej strony. No, myślę, że nieźle. Słuchaj, kopnąłem kamerę przed chwilą, bo tutaj, rozumiesz, robiłem piruet przez lewe, prawe ramię do lewej kawy i potem w drugą stronę, Z fiflakiem czy bez? Z fiflakiem, ale widzę, że perkusista jest w kadrze, basista jest w kadrze, tutaj z mojej kamery, ale wiecie, się tak jakoś uśmiechnijcie. Perkusista, weź włosy, rozpuść trochę. No. 90 osób nas ogląda w tej chwili. Kadr, świetna, kiedyś była taka produkcja, kadr. Słuchajcie, tu mi operatorstwo donosi, że podglądają nas. Piotr, weź wszystkich, pozdrów tam. To wspaniale, słuchajcie. To Wojciech Łamasz pisze Dzida. No Blackberry. I Blackberry też jest z nami, no to fantastycznie. Tutaj producent mi w ogóle śpiewa do ucha cały czas, co się dzieje w ogóle na wizji. Fantastycznie. Ciekawe, jak to jest zrobione. Jak to jest zrobione w ogóle? Jak to jest zrobione? W ogóle to fajnie jest zrobione. Chciałem wam powiedzieć, że dograłem wam solówkę na banjo. No było słychać te kulawe. Ale to w ogóle było na samym końcu tylko. No, ale też było kulawe. Nie, ona ogólnie super stroi. No, banjo zawsze super. W A. Dobra, słuchajcie, do perkusji. Teraz kawałek taki, który właściwie chyba powstał jako jeden z pierwszych w naszej mało twórczej pracy, bo jakby sobie tak popatrzeć na ilość lat, kiedy ze sobą gramy, to zbyt wiele tego nie powstało. Ale Pająk jest dla nas chyba takim bardzo ważnym utworem, a w dzisiejszej rzeczywistości Pająk się kojarzy z tym wszystkim, co nas otacza, więc teraz Pająk poleci sobie Pająk. Pająk się zarzucił i patrzy.
No i co? Ten jest, bardzo pamiętam. Ten lubiłem na maksa. Ten dobrze pamiętasz. Tak? Ten dobrze pamiętam. Nawet pamiętałem, jak bas chodził. Bo to takie miejsce jest na ścianie, nie? O. Czekaj. Ja chciałem powiedzieć, że te obrazki, które tam się wyświetlają, mam nadzieję, na ekranach waszych monitorów, telefoników i telewizorów, to są dzieła naszego Rafała. Klaus. On gdzieś tutaj, gdzieś tu się nam błąka. Ja go to potem gdzieś zawołam, żeby się pokazał Bestia 1. Poczekaj, bo ja mu nawet powiem, że powiedział cześć. Powiedz cześć. Witam, tu reprezentant agresywnych karpi z Milicza. Zapraszam, zaprzyjaźniony zespół. Niedługo nowe kawałki, czekajcie. Udostępniajcie, pokazujcie babciom, wnukom, mamom. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki, dobra, 26 dobra, maja. Już, wystarczy, zapraszam. Wystarczy, halo. Wystarczy, nie rozpędzać. Dobry, dobry jest, ja, ale ekstra. Normalnie. Jedzie, jedzie. Yeah. Ma bita. Dobra, to teraz tych dla... Styka. Taka kawałka, która jest też z bitem i szczególnie lubią ją to nasi znajomi z Trzebnicy. Nie będę wspominał, jak ci są oni do końca, ale lubią to, jak rozcinam ciało na pół. Koroner. Ładnie się nazywa. Rozcinam ciało na pół. Hello, hello, hello.
pół. Chłopaki, o, aż jaki poleciał, niech leci, niech leci, niech leci. Popraw sobie troszeczkę linkę, jakby co. A jak chcesz, to mam jeszcze taki jeden. Poczekaj. Później? Dobra, w następnym odsłonie nagle wejdę i ci zasłonię. Chłopaki, bo tu jest, macie podobno tutaj z czatu Vanessa i Angelika. Ślę wam chyba serdyca. No to Vanessa, ja lubię to Vanessa. To jest w ogóle... A Angela! No, to nie są żarty. Zaraz, ale to jest ustawka. Teraz, gdzie jest ta kamera główna, która to jeździ do mnie? Teraz macham. No macha, dobra. For you, I love you. No ładnie. Czekaj, basista, powiedz mi, czekaj, bo czemu ty masz, cały czas się zastanawiam, jak ty możesz grać, że masz gitarę do góry nogami? Kurde. Nie, ale tak nie w tą stronę ona chyba jest czymś jakoś tak. AKG wypadł, ale już się znajdzie dobrze w Piotrek Boże, wiesz? Który? W centrali, do dziury. Tak jest playback. Musiałeś teraz... Słuchajcie, i tak najważniejsze są statystyki. Dobrze, że tu jesteśmy wszyscy razem. Ale słuchajcie, 2 metry były mierzone, każdy, jeden od drugiego. Ja? To dla naszych miłośników ze Śląska, Jakub, mam nadzieję, że jesteś tutaj z nami. Ja było mierzone. Kto mierzył? No ja mam kto mierzył. Dobrze. Nie, rozkojarzyłem się, słuchaj, bo tu mam opary, brak wentylacji mam w toalecie. Teraz wrzutka, najlepiej mierzy geodeta mój kolega. Ten to mierzy. Jak Jerzy. Dobra, każdy sobie już zmierzył i teraz coś też o mierzeniu, bo to będzie Sailor. Życzymy wszystkim, żeby jeść dużo zielonych produktów na obiad, śniadanie i kolację. I teraz będzie Sailor Man. Ci mówię. Jasno jak ze snu, uliczny mrok, płynący rynsztokiem, wilgotny zimny bruk. Dotyka ustami ślady stóp twoich. Pragnienie prowadzi do bramy złej z czerwoną latarnią, tu czeka lewki smak. Nagich ciał, przybranych rozkoszą, wśród nich króluje duch. Uliczny kat, Bóg rewolucji, zabiera młody raj. Ekstazy blask, wśród studni źrenic. Przepływa zawsze sam. Na
łodzi z tros, jak pies i sterem. Jemy szpinak i wszystko będzie okej. No tak. Żadne tam maski jakieś. I włosy urosną. No. Tylko szpinaku, dużo szpinaku. No widzę właśnie. Ale rosną, no. No. A taką ma brodę. No, no, najlepiej, nie? Musi być. A! Wstążeczka czerwona. Bardzo fajnie. Co lecimy następny za numer? To panu taki numer wykręcił. Ja tu widzę jakieś mrówki, oprócz muchy. Najpierw latała mucha, a teraz jakieś pełzną mrówki. Ale wiecie co, mrówki, właśnie... na czacie mamy informację, że mrówki już weszły do nogawki basiście, bo ma doskonały ruch sceniczny, natomiast gitarzysta jeszcze mógłby... Natomiast wiadomo, gitarzysta dlaczego może... weszły mu do nogawki. Sorry, no wiadomo. Wiadomo czemu. Bas ma najgrubszą strunę. No dokładnie. I to jest struna. Te basista. No, dawaj. Pokaż strunę. Albo przynajmniej glangnij w strunę. Żarty żartami. Ej, teraz jakiś jazz normalnie. Ale weź. O, jak ładnie, tak jest. Juhu. A teraz to będzie w ogóle pieśń z dedykacją dla maturzystów, słuchajcie, bo to maj nam jakby pstryknął, a matury w tym roku dla zmiany i w ogóle dla żartu są w czerwcu od 8. A ponieważ ja mam maturzystkę w domu, moją Olę, córę, więc teraz będzie dla maturzystów mrówki. Tak się ładnie zaczyna. Byłem tutaj, teraz jestem. Czterdzieści cztery mrówki kopią schron pod moim domem. Czterdzieści cztery mrówki pod moim domem kopią schron. Czterdzieści cztery głowy rozbijają przepowiedni mur. Czterdziestu cztery siłaczy za zasłony obserwuje trud.
siedzą z kopią grób pod domem. 44 mrówki pod moim domem kopią. We mgle gęsty tłum szyderczych twarzy oczekuje na 44 wieszcza tajemnice sprzed lat. Taki kawałek, a daj, że tylko można powiedzieć dobranoc. Nie, nie, chciałem ci powiedzieć, że wiesz, że tu klawiszowiec jest za dobry do tego zespołu na maksa. Jazzu nie kuma nikt, a to jest tak mi się podobało. Yeah! Na maksa, taka wiesz, taweczka. Co, co? Nie oddamy wam go. Nie, nie, ja nie wiem komu, ja jestem sam tu, tak, że wiesz. Jest tego, no fajnie. Ale w ogóle welcome in Los Angeles, in California. Welcome, welcome, bo ja nie wiem, czy w ogóle oni wszyscy wiedzą, skąd my tutaj w ogóle jesteście. To jest jakby... Tak, my nadajemy, słuchajcie, na cały koło świat. Koło Detroit, to jest miejscowość koło Detroit, w stanie nie wadzi nikomu, obornik śląski, tak zwana lekki, piękna miejscowość. Lekki smród. To jest, są ludzie północy, bo to jest na północ od Wrocławia. Wrocław to jest przeklęte miasto przez cały... No nie będę mówił kogo, ale nie lubią tego miasta. To jest miasto Eberharda Mocha. A my ją lubimy. I teraz ludzie północy nagrywają tutaj tą całą rzecz. I bardzo dobrze, Adaś, zagaiłeś. Powiedz mi, jak to się w ogóle nazywa, Piotr? To? Kto? Tak, to gdzie tu jesteśmy? Kto? Aha, to jesteśmy, to jest w ogóle studio odbiornik, słuchajcie. Fenomenalne miejsce, które od lat właściwie 20 napełnia nas chwałą i sławą dla naszego ducha. Odbiornik. Na szczęście. I dzięki temu możemy żyć. Dzięki Jackowi i Magdzie, którzy to studio prowadzą. Jacek jest naszym dzisiaj producentem, robi mastering, Madzia robi kamerki i tutaj nas wszystkich filmuje. Hello Jacek. To jest super. How are you? Say something. A od jakiego... Skażę. Dawaj. Dawaj, skażę. Znajdź ruski język. Jest u ciebie jakaś kwestia. Vanessa i Angelika będą czekać po koncercie. Pokażę jebo. Pokażę. Eta Jacek. Eta. Što suciłaś, rybiata? Ja mam tu taki guzik i mogę was wyciszyć. Nie dotykać dziewczyn, nie dotykać dziewczyn. Żadnych guzików. Trzecie radio też chcieli wyciszyć, a jakoś się nie udało. A propos, co gramy teraz? A teraz Adrian poleci. To jeszcze... Adrian, to jeszcze nie. To jeszcze nie. Okej. Okay. Poczekajcie, pokażę siebie. Pokażę się, żeby ktoś nie myślał, że jestem z playbacku. Taki dowcip mi się teraz radiowy, że wiecie, zawsze w trójce się śmiali, że w radiu można każdego zwolnić. Rwiemy brwi czy wąsa? Nie, słuchajcie, pilnuję gałek, guziczków i
i wracamy do pracy. Guziczki Adaś, są na miejscu. A ty ja powiem, trzymaj swoją pałeczkę. Ja powiem, że w życiu młodego mężczyzny gała jest bardzo ważna. Tak, ale guziczki są na miejscu. Jacek działa jak złoto, słuchajcie. Jest dobrze. Jest dobrze. Czekaj, tylko tu się jakoś strasznie jasno zrobiło, bo ja chciałem jeszcze wam powiedzieć, że to jest takie piękne miejsce, gdzie jak ja na przykład tu jestem na publice, tak się czuję, to mam jakby co... Ale nie zawsze, Adaś, powiedz tak, też o tym. Tak, że ale mam bardzo fajnie blisko toaletę jakby co, no nie? A to jest twój przywilej, bo niestety nam zakazano. Co i chciałem jeszcze... Nam strzelać słuchajcie, zakazano. Słuchajcie, jeszcze powiem to publicznie po prostu, bo ktoś tu nalał na deskę przed tą całą imprezą, nie wiem, który... Po moczu nie poznaję. Wy musicie to stwierdzić, chłopaki. Ale dobrze. Ja z Jędrzejem zaraz po desce jest intymnie, i teraz czekaj. No bo coś odnośnie wizytu Adriana chyba jest w rozpisce. Tak, więc koniec tego. Ale który to jest Adrian? Weź coś powiedz o tym jeszcze.
Tak, właśnie, bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że po drugiej stronie monitorów brawa teraz zabrzmiały. No. 666. Super, no. 666, jest. To jest piosenka z dedykacją do Nergala. No właśnie. Chciałem powiedzieć, mój imiennik, Adam, pozdrawia Adama. Adam Nergal, trzymaj się chłopie, bo to była fajna piosenka dla ciebie. A ja chciałem jeszcze powiedzieć, że cały czas obsługuję tutaj taki super sprzęt. Tu jest taki sprzęt. Wchodzę na przykład i go ciągnę do góry. Teraz on idzie w dół, a ja go pociągnę do góry. O, udowodnię to. Tak. Ciągnij, Jabasz, ciągnij. Jest. Nigdy nie ciągnąłem, ale to jest całkiem fajne, taką kamerę ciągnąć. Właśnie takie nowe powołanie. Halo, halo. O, jest ładnie. Coś miał inaczej. Halo, halo. Halo, halo. Jak mnie słychać? Studio, jak mnie słychać? Jakiś flecik się zatrzymał. Piotr, jak się czujesz? Ja na gitarze? I o to chodzi w tej drużynie. Widzieliście to? Piotr, jak się czujesz? I od razu każdy gada. Mam ich! Jest! No i o to mi chodziło. 4-0. Adama złapał, ale będzie jeszcze zemsta. O kuźwa, lepiej nie. Mr. Jekyll, Dr. Hyde. Mr. Jekyll, Dr. Hyde, Mr. Jekyll, Dr. Hyde, Mr. Jekyll, Dr. Myśli rodzą się, czy nimi rządzę, czy też rządzą one mną. Zatruwam innych, a sam z tego ciągle śmieję się. Taki plan już ktoś wymyślił, bardzo kiepski plan. Nagle budzę się i czuję zimny strach. Następny dzień będzie pewnie taki sam. Przecież jestem sam, Mr. Jekyll, Dr. Hyde, Mr. Jekyll, Dr. Hyde, Mr. Jekyll, Dr. Hyde, Mr. Jekyll, Dr. Doctor Hyde.
Lecimy następny numer. Nie, nie, ja cały czas jestem, słuchajcie. Cały czas jestem i ja się zastanawiałem, czy można by to było nagrać i puścić do tego nowego radia. Podobno jakieś powstaje nowe. A takie, które było fajne, chyba już nie bardzo jest fajne. O ile dobrze pamiętam. Co gramy, Adaś? Są jakieś komentarze co do tego? A jeżeli nie ma, to ja mam jeszcze jedno, jeszcze, czekaj, bo podobno, czekaj, gitarzysta. Piotr, gitarzysta. Twoja gitara ma 6 strun. Jaki jest twój ulubiony chwyt? To jest prośba, żebym zrobił wywiad z gitarzystą. To zrobię. Który to jest chwyt? Jakiś? Umiesz jiu-jitsu? Ha! Nie, niestety. To tylko E, słabo. Głównie gram w E, wszystkie numery gram w E. W E? Tak. Mm. Tak jak ta gruba struna u basisty, dobrze. Ładnie brzmi. Znacie taki, taki gif internetowy? Tak. A co, wysyłają? Żadnego numera, numer utworu nie macie w tonacji pizdur. Całe szczęście, że nie ma jak... Lepszy byłby pismol. Ale ten utwór właśnie będzie w takiej tonacji, a dedykujemy do Markowi Niedźwieckiemu. A z życzeniami powodzenia na nowej drodze życia. Ja już bym go też nie usłyszał. Radio Wolności. Leci opaki. Samolot, to niech siada i niech odlatuje. Jak to ma jakiś samolot, to niech siada i niech odlatuje. Radio Wolności.
ostatni raz. Piotr, otwórz drzwi. Otwórz drzwi. Otwórz drzwi za zasłonką. Zobaczymy, czy to prawda.
Uwaga. Jest czy nie ma? Jest czy nie ma? Widzisz coś oprócz pustej przestrzeni? No nie ma. To będzie. To na razie zamknij. Ale trzeba było spróbować, prawda? Wciąłem się w wokal, bo mi się bardzo to spodobało. Mam nadzieję, że nie bardzo mnie było słychać, ale miałem fan. W końcu w radio. Chyba teraz będzie ten taki, co go bardzo dobrze znam. Coś poleci takiego fish. O sklepie, nie? Rybnym. Bardzo ładne. Thank you.
Rots. I bardzo dziękujemy za dzisiejsze nasze spotkanie wieczorne. Bis. Czy ktoś tam jeszcze pozostał po drugiej stronie, bo niestety nie mam tutaj od producenta żadnych relacji z tego, z tej sytuacji. Ilu nas tam jeszcze jest przed odbiornikami? Bardzo dziękujemy. Właśnie... Ja jestem cały czas. No i właśnie Adaś to... Ja tu jestem. To jest super, ale wam wszystkim też dziękujemy. Bardzo dziękujemy. A czekaj. Czy moglibyście na przykład na jeden kawałek zamienić się instrumentami? Tak. Zamieńcie się na przykład. Ty zagraj na klawiszach, klawisza jest na perkusji. Jakiś taki fajny. Po co psuć te dobre wrażenie po... Jak to po co, żeby coś właśnie, wiesz... No, dacie radę, chłopaki? Miażdży nas tutaj. O! Yeah! To będzie petarda. Jest odważny. To idzie petarda teraz. Pięknie. I w tą romantyczną nutę chciałbym bardzo podziękować. Czy to jest zespół No Peso dzisiejszego spotkania? Czy to zespół No Peso tutaj gra? I pozwolę sobie przedstawić ten zespół. No i kto tam na klawiszach i na gitarze gra w tym zespole? Piotr Zaleski. Piotr! Jedynie na instrumentach klawiszowych Mateusz Franczak. Owacje przed monitorami. Na perkusji gra Przemek Orlowski. Orlowski, prezentir! Proszę. Ach, te włosy. No, fajny ziomal jest. Na gitarze najgrubsze struny basowej Piotr Gorczyca. Bardzo dziękujemy. Yellow Bahama Man. Słuchajcie, mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. A czekaj, a kto tam jest na końcu, ten na bordowym tle? Piotrek jaki? Jego miejsce jest za drzwiami. On tam śpiewa, on tam tworzy. On to wozi, kombinuje. I pamiętaj, no pesos. No manios, no pesos. Do chichos, no pesos. No pesos. No money, no benzin. Just music, no pesos. Podziękujmy publiczności. Bardzo dziękujemy publiczności. Słuchajcie, świetnie, że byliście z nami. Brawa dla was. 100 osób. Seta! Brawo! Seta wybiła przed monitorami. To jest super. Słuchajcie, to była wielka premiera, nie naszego zespołu, bo to tam jest bez znaczenia, ale tego miejsca, tego studia i Fundacji Fototony, która wspiera artystów i dzięki nim mieliśmy dzisiaj możliwość występu tutaj dla was. No profit, bo nie było to ogarnięte żadnymi finansami, także bardzo dziękujemy i życzymy im szczęścia, pomyślności. Niech to miejsce w waszych komputerach częściej gości. I co ty na to, Adam? No pesos, ekstra jest. Słuchajcie odbiornika, bo może tu jeszcze i przyjedzie man. Kto to wie, zapraszam w imieniu odbiornika. To co, dziękujemy. Super, dziękujemy i do zobaczenia. Do usłyszenia, do zobaczenia.